Czas. Pytanie, gdzie się znajdzie kierowca McLarena? Jest 15. Nie daje mu to jeszcze awansu. Musimy jeszcze chwilę poczekać. Dalton jest na nieważnym okrążeniu i właśnie ktoś się przebił. Oliwier na trzecie. Teraz jeszcze Hubson się poprawia na 11. Na 11 Dalton to się nie jeszcze. poprawi i jeszcze został w walce tylko Ari. Tak, czyli albo Ari, albo Polida w Q2. Zobaczymy. Chociaż nie, Ari jedzie już na 0% ERS-u, więc Tak, odpuścił. 0%, 7 sekund straty w drugim sektorze, także. Teraz patrzę, jeszcze Smerek się poprawia. A chociaż jeszcze Smerek, właśnie, Zimalek wycofuje nam się z sesji. Zak to samo. Jakob to Jacob to samo. samo. Właśnie, on bardziej chyba prosił, żeby mówić Jacob. No to już. Jakob. No, jest napisane Jakob, więc. No ale trudno. Kto już jak woli. Smerek, czy się poprawi? Tak się poprawia, jest Poprawił się. dziesiąty, Polida odpada. A swoją drogą jeszcze nie wspomnieliśmy, że cała normalna stawka nam jedzie, czyli po prostu wszyscy kierowcy etatowi. Taka mała O, ciekawostka. to sam nie wiedziałem. Oj, 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 co tu się stało? Hubsona, Oliwiera oraz Kalego nie zobaczymy w Q2, ponieważ ich boty się rozwaliły. Gratulujemy, Codemasters. Wraca z bugiem sprzed 2 lat. Nie no, to jeszcze rok temu nawet było, więc. No wiem, ale ten bóg chyba był już od 2 lat. Nie no, to fantastycznie, fantastycznie, naprawdę. No To i. mamy na trzecie XD już. Jest ósmy. No nie wiem, czy to. Czy będą jeszcze w ogóle się poprawiać, ale chyba nie wyjeżdżają kierowcy. Przenieśmy się teraz na Michała. Więc czy Michał, czy Jacob w Q3? Jednak Michał. Jednak Michał. No to już wszystko jest przesądzone. Nie ma absolutnie żadnych szans, że Jakob zdąży wyjechać z boksu jeszcze, zrobić Tak, no kopu. już No się ale. wycofuje, więc. No nawet A, teraz. bulion to tam wiadomo. Nie chcemy nawet tego komentować już, bo to się robi tak nudne. No i Teraz ręcznik kończy swoje kółko. Tak, no już Zaks nie zdąży. I ręcznik wskakuje nam na drugą pozycję. Także tak jak myślałem, ręcznik Teraz Michał przebije. kończy kółko. Za nimi 2 Alfa Tauri. To zobaczmy Michała. Michał się nie poprawia. Matt ma unieważnienie. Pytanie, co z Sebą? Też unieważnienie. A Gracek zdążył Niestety zrobić. Abes. A Abes jeszcze. Zobaczmy, co Abes nam da. Siódmy. Na 7. Teraz jeszcze Modern i zanim Gracek i Zimalek. Modern Modern zjeżdża. korzysta. Co może tutaj urwać nam kierowca Ferrari? Jest trzeci. O proszę. No, czyli jeżeli Zimalek się nie poprawi, to trafiłem pierwsze Się 3 pozycje. poprawia, I tak się jest prawie. ale jest piąty. No więc to już dosyć duże zaskoczenie.